tym roku w ramach 13. edycji Narodowego Czytania w kilkudziesięciu krajach na całym świecie odczytano Kordiana Juliusza Słowackiego. W tym gronie nie zabrakło również Polkowic. To bardzo miło, że mimo 10. soboty, gdzie jest wiele innych obowiązków, na pewno każdy sobie sobotę na coś przeznacza. Wielu mieszkańców, wielu gości poświęciło ten czas na to, aby przyjść tutaj i wspólnie z nami poczytać. Uczestników tegorocznej edycji Narodowego Czytania w Polkowicach wspierał znany polski aktor Jarosław Boberek. Zrobię co w mojej mocy. Jest to szaleństwo, jak zawsze. Dużo nieokiełznanych sytuacji, które będziemy na bieżąco okiełznywać. No i to jest fantastyczne. Szatani! Spadł z nieba deszcz szatanów, niech ziemię polewa. Jeśli jeszcze na ziemi są edeńskie drzewa, niech rosną, to jesienią człowiek owoc zbierze. Zainteresowanie narodowym czytaniem wśród Polkowiczan przerosło oczekiwania organizatorów. W polkowickiej bibliotece zabrakło miejsc siedzących. Sala pęka szwach. Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. Bardzo się cieszę, że jest nas więcej. Zawsze można dostawić krzesełka, foteliki. Także myślę, że będzie nam naprawdę przyjemnie się i dobrze czytało. Biblioteka bierze udział w narodowym czytaniu po raz 13, po raz drugi natomiast do akcji włączyła się szkoła podstawowa nr 4. Tu skoncentrowano się na najmłodszych odbiorcach lektury. W naszej szkolnej wersji narodowego wydarzenia będziemy czytać jedynie fragmenty utworu. W takiej odsłonie, w strojach z epoki, w takiej zadumie dla najmłodszych naszych uczestników, których z pewnością Kordian nie porwie, przygotowaliśmy atrakcje przybliżające postać Juliusza Słowackiego i zachęcające do czytania. W czwórce do czytania Kordiana zaangażowano oczywiście uczniów. Sądzę, że to jest bardzo fajny taki event, jakbym powiedziała, i no, możemy poznać literaturę, która no, nie obowiązuje już teraz w szkole. Jest trochę trema, ale nie jest taka duża. Przygotowałam się i mam nadzieję, że dobrze to wyjdzie. Narodowe czytanie zapoczątkował prezydent Polski w 2012 roku. Od tamtej pory co roku w pierwszą sobotę września chętni spotykają się, by odczytać wspólnie wybraną pozycję z kanonu polskiej literatury.